dobry, dzień dobry. A, tak na szybko, z godzinkę pogadamy. Nie ma obrazu, bo nie ma statywu, nie ma nic. To wszystko tak o, jest uruchomione na razie. Pieniędzy, nie ma niczego. Nie ma monetyzacji, jak widzieliście. Nie mam też również streamów na kanale. Zmieniamy regułę programu całkowicie. Nie tylko godzinkę, bo no może półtorej. Już 98, ja cię kręcę, ale ludzi, ja to nie dostaję z wojska żadnych listów, bo kto by tam chciał mnie do wojska brać. A dzisiaj mam takiego małego kursika ciężarówką. Aktywny. No, Piotrek nie dotrzymał słowa. Rozmawiałem z nim dzisiaj rano. Miał się ze mną spotkać o 9. Na razie nic, cisza. Także zobaczymy, co to z tego będzie. Nogi pogolone. No mnie też nie dziwi, ponieważ rano nie mogłem się do niego dotarabanić, bo pół godziny rozmawiał z kimś jak nigdy, no i nie bardzo, jak zapytałem go, czemu tak długo rozmawiał i z kim, no to nie bardzo mógł mi to wytłumaczyć, więc... więc najprawdopodobniej miał telefon zamiejscowy. Nie, no w pracy tylko miałem się z nim spotkać. Więc najprawdopodobniej to był... Gdzie się cofasz, facet? Barani łbie. Policja opelkiem? Ja cię kręcę. Nie stać ich już na... No. Ja cię kręcę. Nawet nie potrafią zjechać. O, ten Mercedesem wykorzystał sytuację. Nawet nie potrafią zjechać normalnie z drogi. Co za naród. Także telefon był rozgrzany do czerwoności, najprawdopodobniej już poszedł jakiś szantażyk albo jakieś obiecanki, cacanki. Tak to niestety wygląda. Tak to wygląda. No zobaczymy. Czy ktoś sobie weźmie to do serca, czy nie. No ja mówię, ja chcę zrobić wszystko, żeby było dobrze. No nie tylko maile, różne rzeczy.
No na razie czekaj z tymi mailami, to nie wiem, bo wiesz, mam tutaj parę rzeczy, no. Mam parę rzeczy. Tak, zdjęcie, ja wszystkie zdjęcia pokazuję, a niestety zdjęć to ja nie mam. Zachmurzyło się, będzie chyba padał deszcz, coś mi się tak wydaje. Przeczytała, ale nic nie odpowiedziała, słuchaj, no. Już ona tam rano pukała i stukała, nie bójcie się. Zaczął się czas, kiedy trzeba odpowiadać za swoje błędy i za swoje rzeczy i teraz trzeba będzie robić wszystko, żeby czegokolwiek uniknąć, no. Na razie jest palenie głupa. Na zasadzie to nie ja, to oni, to nie my. Się, to jest cwane towarzystwo. Oni się tak nie dadzą łatwo wysiudać. Nie dadzą się wysiudać. To jest ich być albo nie być. No i stał się niepotrzebny. Oczywiście, to ja to rano mówiłem. Nie wiem, co wy tam słyszycie, jak słyszycie. Ja powiedziałem, że nie odpuszczę. Będę Piotrka cały czas dręczył, męczył. Będę go dręczył, męczył, aż wreszcie zrozumie. No wiadomo, że odpuszczę. Przesuwa się ten telefon. Jakby miała oddać, to już by dawno oddała. Piotrek dzisiaj rano już by mi powiedział, dobra, robimy robotę. A on do 9, poczekaj, do 9. Czekałem do 9 i tak jestem godzinę opóźniony, bo powinienem wyjechać dużo wcześniej. I tyle mam od 9.
niedzielę mam o 9. Za 20 10, a Piotrek się nie odezwał. Gumę, bo palę papierosy, się nie zaciągam, żeby mi nie śmierdziało z gęby, to przekanszam gumą. Teraz to ja żyję jak bogacz, a nie jak żebrak jakiś. Piję, palę, żuję gumę, jeszcze sobie znajdę młodą kochankę i zobaczycie, jak się zdziwicie. Palę czarne kęty, kęty czarne, o, bardzo dobre. Tak, a teraz żyję dostojnie. Kiedyś żyłem biednie, a teraz żyję dostojnie. Goi nogi. Cześć Kasiu. Cześć Kasiu, cześć Stasiu. To powinien być tekst tygodnia. Cześć Kasiu, cześć Stasiu. Jak dla sercowca, tak jest. Powiedziałem, albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Albo będę żył, albo nie będę żył. Mamy. Dzisiaj jestem w pracy, więc proszę mi nie ubliżać. Szacun. Ale ja jak se znajdę kochankę, to jak ja ją wam pokażę, to wam się rozmarzą tatuaże. Znajdę taką kochankę, co i człowiekowi da cycka, i mleka, i serka można zrobić, i twarogu. Jakiego hajsu? Siana trochę, słomy, siana i będzie zadowolona. Wcale o finanse może się tutaj tak bardzo nie rozchodzi, chociaż nie zaprzeczam, ale pracę powinno się wykonywać wtedy, kiedy masz ochotę, a nie kiedy musisz. Masz ochotę pracować? O, to proszę bardzo. Dzisiaj tak cały ranek kombinowałem, co by tu z tym ładnie rozpoczętym dniem zrobić. A mówię, dobra, to popracuję. Ale Piato Gustoso dostał dzisiaj to, na co od dłuższego czasu zasługiwał i na co sobie zapracował. Jakiego zbliżenia, jakiego zbliżenia? Do seksu trzeba dwojga. Dzień dobry Piotrek, dzień dobry Patryk.
na to tamto. Dlatego, że zmieniam formułę kanału. Kanał będzie się opierał przede wszystkim na wypracowanych reklamach, na wsparciu kanału, a streamy będą robione tylko z donatami, raczej w domu, stałe takie streamy, a tutaj na tych streamach mam super czat, więc zapraszam do korzystania z super czatu. I nie będę tutaj kładł jakiegoś nacisku na to, żeby te streamy były na kanale. Raczej będziecie musieli szybciutko sobie obejrzeć. A ambitny materiał będzie cały czas dostępny w formie filmu. Nie robimy dzisiaj żadnej narracji, po prostu tak, żeby szybko zleciało, to mówię, włączę sobie, pogadam. A, mój stary star, pamiętam, aha. Menadżera, tak, już jeden wyszedł na menadżmingu. Także Piotrek, jak oglądasz, pani menadżer, jak oglądasz, ja przez jakiś czas będę was dręczył i męczył, ciebie i Piotrka. Ja wiem, że dzisiaj żeście długo i namiętnie ze sobą rano rozmawiali. Wiem, że odczytałaś moją wiadomość. Wiem, że gdybyś miała honor, to byś się zachowała tak, jak powinna się zachować. Ale widzę, że brak honoru nadal. A Piotrek kłamie, że nie rozmawiał z tobą, jak napierdalaliście prawie pół godziny. Zastanawialiście się nad tym. Piotrek, nie kłam, tylko mija się z prawdą. Tak, tak, dzisiaj dalej było dzwonione. Mówiłem mu o tych zdjęciach na społeczności, żeby wyrzucił to zdjęcie majora, żeby to skasował. Żeby pokasował, bo może z telefonu może pokasować filmy, jak będzie chciał. Zobaczymy, czekam na to, bo może filmy w każdej chwili z telefonu skasować. Wchodzi w OBS, znaczy w YouTube Studio i może spokojnie skasować te wszystkie filmy. Zostawić kanał pusty. Jak mu nie chce oddać, to zostawić pusty kanał. Tyle. Ale ona się tak łatwo nie podda. To jest modliszka. Może dzisiaj do Krakowa pojadę. O, właśnie. Może ja dzisiaj pojadę do Krakowa.
jak tylko wrócę za jakieś 3-4 godziny, to może pojadę do Krakowa. Zrobię sobie taką przejażdżkę urodzinową. O, witam, witam. O, kupa lat ci nie było. Słuchaj. Oskar Dela. Haha, jak miło. Co tam, Dawid? Dzisiaj już 1 października. Dziesiąty miesiąc. Jeszcze 2 miesiące. No dobra, słuchaj. Jak przyjadę, nie będę zmęczony, będę się czuł, to ci dam znać, jak będę jechał. Dobry, witam, witam. 204 osoby. Wspaniale. Ale pasztet, ja jak sobie nikt nie zasłuży, nie zapracuje na to, to ja po nikim nie jeżdżę. Przyszedł dzisiaj, ja to gustoso, figo fagował, no i tyle. I doczekał się tego, co chciał. Także nie miejcie tu do mnie pretensji. Ja tylko reaguję, akcja rodzi reakcję i tyle. Dawid, zapalimy czarnego Kentosa. Wtedy miałem cygaretki, ale one mi nie szły na zdrowie. Ale ty mnie będziesz bił chyba. Słyszałem, że mi wpieprzysz. Zdrowa. No to na to jestem, Dawid, przygotowany, ale powiem ci, że będę się bronił. Będę się bronił i to merytorycznie. Wiesz, ja z tym gustoso, to ja go odblokuję, bo ja nie umiem się gniewać dłużej niż jeden dzień. Ale niech przynajmniej wie, że zrobił błąd, że zrobił nieładnie. Nie no, jeszcze nie jadłem. Właśnie o to chodzi, że jadłem o 6 rano śniadanie, już powinienem jeść drugie śniadanie. Później pod obiadek obiad i kolacja, ale dam radę. No gadaj, gadaj. Tak jest. Nie no, dzisiaj to mnie zajeżył tym leszczem, wiesz, powiedział, że jestem leszczem. Nie, przed podwieczorek mnie kolacja. O, podwieczorek przy mikrofonie. Kolacja, podwieczorek, kolacja i po kolacja, tak. Jakby miał funkciaki, to by dawno ta bajda znalazła się tutaj. Ja to czekam tylko na sterlingowe monety od Tadeusza Walecznego. Pójdą znicze jak ta lala, to donejcik pewnie wleci.
donejcik pewnie wleci. O kurwa, jaki korek. Ja nie wierzę. Ja cię kręcę, nie wierzę. Nie może być. Cholera jasna. Co to się dzieje? Nie może być. Skąd to takie kory się wzięły? Ja się kręcę. Teraz to wszędzie korki, słuchajcie. Wszędzie korki. I to korki jak nagła cholera. Dzieci, ludzie jadą wszyscy. Dzieci, ludzie wszyscy jadą. Wow. Gabaryt mam, to muszę uważać. Jak będziesz w Krakowie, to odwiedź Markantyna, to ten w stylu wojskowym. Nie! O wojsku zapomnijcie. Wszystko, co z wojskiem mi się kojarzy, źle mi się kojarzy. O, wolne ładowanie. Co się dzieje? Aha, telefon się zagrzał. Ja nie wiem, ktoś sobie tam coś, wiesz, napisał, ja się nie będę zastanawiał, kto co pisze i co ma na myśli, wiesz, jak to jest. W Krakowie do Gruzińskiej też może być, no. Ja tam w Krakowie kiedyś byłem, w takiej restauracji mnie kolega zaprosił. To była grecka restauracja, nie pamiętam, gdzie to było, ale powiem wam, że no jedzenie jak na Bałkanach, no. A więc koza i teraz te łowca, baran, to takie właśnie jedzonko. Kiedyś była taka aplikacja, znaczy taka strona, szukało się kolegów z wojska, ale chyba już nie ma teraz. Szukałem, nawet jednego znalazłem. Jak go znalazłem, jak zaczęliśmy ze sobą pisać, to facet od razu, jak zobaczył, kto z nim pisze, to od razu powiedział, że nie odzywa się do mnie, bo... bo byłem niegrzeczny w stosunku do niego w wojsku. On był z Nowego Brzeska, gościu z Nowego Brzeska. Nowe Brzesko to tam pod Krakowem. Dzień dobry, Street Fighter. No nie mogę dzwonić, bo z tego telefonu to nie mogę dzwonić. Witam, witam. Kurde blade. Słuchaj, ja do wojska poszedłem po dobrych przeżyciach w różnego rodzaju instytucjach państwowych. Wojsko nie było moim pierwszą instytucją państwową, które mnie żywiło, a więc miałem jakieś tam praktyki i tak dalej. I poszedłem chyba 2 lata później, niestety. Także tutaj, o,
O kurwa, ale gość biega po przejściu w tej i nazad. I poleciał. Ale gość. I tego. Także w tym wojsku dla mnie tam nie było żadnych tam, wiecie, na huki, to kruki i tak dalej. Bo ja się tam na huki nie dałem wziąć. I z żołnierzami postępowałem identycznie. Wiecie, oni tam mieli fale, koty, nie koty, ogony, nie ogony. Ja tam na początku, z reguły na unitarce, to samowolki miałem co chwilę. A więc ciągle mnie albo łapali na mieście, albo łapali gdzieś tam w miejscu zamieszkania, albo sam przyjeżdżałem. Także i wtedy to jeszcze w unitarce nie masz samowolnego oddalenia, bo jesteś, jeszcze nie jesteś zaprzysiężonym żołnierzem. Dopiero po ja to byłem ponad 2 lata i to długo ponad 2 lata, bo musiałem dużo dosługiwać. Nie jesteś zaprzysiężonym żołnierzem, więc nie jest to traktowane jako samowolne oddalenie. Dopiero po złożeniu przysięgi masz samowolne oddalenie. Także ja w wojsku, powiem wam tak szczerze, nie szanowałem ani trepów, ani nie szanowałem kaprali, bo dla mnie kapral nie fala. No ale w tej jednostce, w której byłem, akurat kaprale byli falowcami. Także tutaj z wojskiem to miałem różne dziwne przygody. Kokonauty zacząłem pić. To sobie będę żałował. No i wiesz, i się tam nie słuchałem w tym wojsku za bardzo. A w wojsku, jak wiecie, istnieje odpowiedzialność zbiorowa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A ja wiedziałem bardzo dobrze o tym, że jeżeli pod tą odpowiedzialność zbiorową ja się podpiszę, to przepadłem. Nie będę mógł nic zrobić, bo ciągle będę szantażowany tym, trepy mnie będą szantażować, że przez to cierpią moi koledzy. A więc nie pójdą na przepustkę, jak coś nawywijam i tak dalej. Więc tutaj żeśmy sobie od razu wyjaśnili z wicerezerwistami, ja sobie wyjaśniłem, że robię to, co robię, a to, że oni nie dostaną przepustki, to nie jest mój problem, tylko problem ich i trepów. Wytłumaczyłem im, że system właśnie tak działa, żeby cię zniewolić, no to właśnie działa na tej zasadzie, że stosuje odpowiedzialność zbiorową. To jest najgorsza forma PRL-u, jaka była, odpowiedzialność zbiorowa. No i bez względu na to, czy oni pojechali na przepustkę, czy nie, to jak ja się miałem samo oddalić, to się samo oddalałem i mnie to rypało. Zresztą zaraz po tych samooddaleniach to miałem areszt. To też nic strasznego. I tak jakoś przegibałem się przez te 2 lata. Oczywiście zostałem przecięty na wicerezerwistę, na ogona, na wicerezerwistę. Później zostałem dziadkiem normalnie. Ale to musiałem się dużo napracować, żeby tym młodym chłopakom przetłumaczyć, że odpowiedzialność zbiorowa to jest relikt PRL-owski i taką odpowiedzialność stosowało się w obozach karnych, albo w obozach jenieckich, albo w obozach Oświęcimiu czy Majdanku. Odpowiedzialność zbiorowa. Hitlerowcy to stosowali. I bardzo często czerwoni stosowali to w wojsku. Później to powiem wam, że na kompanii miałem kilku kolegów, którzy też olali tą odpowiedzialność zbiorową. O, do Kan, o, powiem ci, zazdraszczam ci, jak lecisz do Kan, odwiedź tam muzeum Louisa Define, Lazurowe Wybrzeże, ale się naoglądasz tam tego wszystkiego, pewnie odwiedzisz też Monako, oj, oj, oj. O, widzę, że lambadziara się obudziła. Nie da rady, lambada. Dzisiaj mogę kontrolować czat.
No, w twarz dowódcy, ty, dowódcy, dowódcy, to mnie prosili, żebym nie uciekał z wojska, bo im miesięczniki zabierali. Dowódca kompanii, porucznik Kosajda, może go gdzieś znajdziecie, nie wiem ile on może teraz mieć lat. O, starszy gość będzie. Porucznik Kosajda, to nie miał miesięczników przeze mnie. Miesięcznik to jest taka miesięczna premia uznaniowa. Nigdy nie miał tego miesięcznika. Porucznik Kosajda, o. Pułkownik Herman, dowódca jednostki. Pułkownik Korzeniak, oficer do spraw politycznych. Kapitan Sauter, dowódca batalionu. Ja nazwiskami operuję. Ci ludzie mnie znają. Ci ludzie wiedzą wszystko. Możecie sobie sprawdzić. No akurat kapitan Sauter jako dowódca batalionu to był jednym z lepszych żołnierzy zawodowych, u których służyłem. Nie ma problemu. Piąty Kołobrzeski Pułk, w tej chwili nie wiem jak ten pułk się nazywa, 12 Dywizja Zmechanizowana, 5 Pułk Kołobrzeski. Tam Jaruzelski był oficerem w tym pułku, pułk. To był pułk dla takich jak ja, niegrzecznych. Tam cały czas były paniki jakieś. Cały czas była paniora. Porucznika Borewicza. Znam po nazwisku moich kaprali. Nawet jakieś 10 lat temu odwiedziłem jednego z kaprali. Ja nigdzie nie będę jeździł. Nigdzie nie będę. Siemasz, siemasz. Silent Shadow. Ha, Silent Shadow, cichy strzał. Jak się nie dacie zastraszyć od początku, to wtedy w wojsku było dobrze. Ale jak się zaczy... Cichy cień, o przepraszam. Shadow, no zaraz, nie shot, tylko shadow. Silent, cichy cień, tak jest, przepraszam. Bo jak się dacie zastraszyć, to już po was. To już po was. Ale się nie zaciągam. Oj, przepraszam. Takie to było moje wojsko. Właśnie znalazłem tego kolegę. Ten kolega na mnie pogniewany. Oni ciągle mieli ząb. To znaczy zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania. Pamiętam jak były jakieś święta czy coś w tym rodzaju, to dowódca kompanii pytał mnie, znaczy prosił mnie, żebym powiedział, czy ucieknę z wojska, czy nie. A później jak mnie przywieźli z Warszawy, Biura Politycznego Zarządu Wojska Polskiego, to kazali mnie co tydzień pytać, czy chcę jechać do domu. Jak powiedziałem, że chcę, to 72 godziny miałem zawsze, bo 48 to było za mało, a więc miałem 72 godziny zawsze.
A jak powiedziałem, że nie chcę, to cali drżeli, bo jak to powiedział, że nie chce, to ucieknie pewnie. A ja mówiłem, nie, nie chcę jechać, bo mi się nie chce, ale nie będę uciekał. Za to chodziłem na piwo, na głębokie, na wino. A opowiadałem wam już tą historię, jak na Głębokim, tam gdzie to zajezdnia tramwajów, jak ktoś jest ze Szczecina, to wie, przy Głębokim, tam była piwialnia i tam ciągle WSW łapało żołnierzy. Młody żołnierz brał plecak przez płot i leciał na popiwo dla starych. To wpadłem na genialny pomysł. Przemalowaliśmy białą farbą pasy, otoki i zmieniliśmy korpusówki na mundurze w szatni Ugaciowego. Tam był trzymany mundur kaprala i szeregowego. I tak żeśmy chodzili na Głębokie w niby patrolach. Aż trafiliśmy na prawdziwych żołnierzy WSW. No, aresztowali nas natychmiast. Białą farbą zrobiliśmy z siebie żołnierzy WSW. Otok na biało, pas na biało i naprzód. A jak pojechałem na poligon do Okonka, to pierwsze co zrobiłem na drugi dzień poligonu, to się opiłem i sprzedałem mundur. Takie moro. Wtedy młodzi żołnierze to dostawali nowe behatki, nowe moro. Ja pamiętam, poszliśmy po wódkę, starzy nas wysłali po wódkę, bo na każdym poligonie były takie gospodarstwa, gdzie kupowaliście sobie alkohol. No i my żeśmy poszli do tego gospodarstwa pogorzałe, wchodzimy, a tam jak w jednostce wojskowej. Kury ogrodzone siatką maskującą, cały płot ogrodzony siatką maskującą, w domu pościel z jednostek wojskowych. Ja tak pamiętam, siedziałem i po pieczątkach patrzyłem, aha, JW numer taki i taki, JW numer taki i taki. To wszystko było kupione od żołnierzy. Po zagrodzie chodzili w mundurach wojskowych, a więc w tych robolki wojskowe, buty wojskowe, nawet te namioty wojskowe, te peleryny, bo dawniej wojskowi, nie wiem czy teraz mają peleryny wojskowe, mieliśmy takie brązowe. No jak żeśmy poszli, to tej wódki troszkę w plecak, ale oni pytają się, czy nie chcielibyśmy dla siebie coś wziąć, czy kupić, czy sprzedać. No i tak żeśmy się zasiedzieli, że ja się obudziłem w kalesonach i w podkoszulce i w takich kurwa gumowcach w świniarni. Ciepło było. Obudziłem się rano. Pamiętam jak dziś, gdzie ta świniarnia była. Jak pojadę do Okonka, to odwiedzę te miejsca. Budzę się, świnki ładnie słomą wyłożone, cieplutko, patrzę, okienko wybite, aha, to już wiem, którędy właziłem, a to była taka wczesna zima. Nie było tak jak dzisiaj telefonów komórkowych czy coś w tym rodzaju. Wstałem, wylazłem, patrzę, jest gospodarstwo, idę do człowieka i mówię, że się zapodziałem i tak dalej. Pamiętam jeszcze wtedy gotowanego mleka mi dali, żebym się rozgrzał. Na furmankę i zawieźli na poligon. Dostałem taki koc, pamiętam jak dzisiaj. Przywieźli mnie na ten poligon. Kwatermistrz jak zobaczył żołnierza, no wiem, że trzeszczy, nie poprawię, to jest jedyne miejsce, gdzie mogę włożyć, ale myślę, że słychać co mówię.
przywieźli mnie do namiotu, zameldowałem się u dowódcy kompanii. Oni tam nawet mnie nie szukali. Kwatermistrz, musiałem iść do kwatermistrza, bo nie mogę stanąć do raportu bez munduru. Musiał mi dać nowy mundur. 600 zł wtedy, pamiętam, ojciec zapłacił. Obciążyli ojca za ten mundur. 600 zł. Wtedy to chyba było dużo, nawet pół wypłaty. No, przywiózł mnie furmanko w tych kalesonach przykryty kocem, nie? W tych gumowcach. Okazuje się, że sprzedałem wszystko. A więc dobra, poszła kurtka, niech idą i spodnie, nie? Wszystko sprzedałem. Oj, były czas. Na przykład nie pełniłem dyżuru na poligonie, bo dyżur polegał na tym. Dyżurny kompanii na poligonie. Na przykład kompania miała 4 namioty czy 5 namiotów, nie? I dyżurny takiej kompanii na poligonie miał obowiązek pilnować w każdym namiocie, czy się pali w piecu i czy się tam coś nie zapali i tak dalej. To pamiętam, jak mnie zrobili wtedy dyżurnym, to wiecie, co ja robiłem? Świeczki paliłem w kominku. Wkładałem świeczkę, żeby tylko mrygał ogień, nie? I stary, jak się obudził, zimno jak cholera, ale patrzy, w kominku się błyszczy. A ja tam świeczki wrzucałem do tego kominka i dawaj spać. Całą noc musiałbyś... Całą noc musiałbyś chodzić i palić, nie? Węgiel przynosić, no. Rozdał, no tak, a ja sprzedawałem. I to Polakom. Nic mi nie mogli zrobić. Ani starzy, ani zawodowcy, zawodowe wojsko. Po prostu nic. Dzień dobry. Tak się przeturlałem. Mile to wspominam, jak żeśmy sprzedawali paliwo w parku technicznym, jak bo ja ciągle mnie gdzieś przerzucali w jednostce. Ciągle, żeby, tu chodziło o to, żeby żołnierzowi czas wolny wypełnić, rozumiecie? Bo wtedy, kiedy żołnierz ma za dużo czasu, to mu się głupoty po głowie trzymają. Więc wtedy musieliście jakoś. No i do parku na przykład chodziłem. Dali mnie do czołgistów albo na samochodówkę, żebym czyścił auta albo coś. To żeśmy sprzedawali paliwo taksówkarzom. Tam zaraz za jednostką przy Krzekowie były takie garaże. I tam taksówkarze podchodzili pod strzelnicę na Krzekowie i tam się wynosiło karnistry z paliwem. Ale jak brakło tego paliwa, albo nie można było nic skombinować, to laliśmy do tych karnistrów 18 litrów wody, a na górę laliśmy paliwo. No i paliwo lżejsze od wody, więc spływało u góry, nie? No i jak taksówkarz sprawdzał palce, wkładał palce i wąchał, no to maczał w tym, w paliwie. Ale taki numer tylko raz żeśmy zrobili, bo już później pozalewali tą wodą te auta. Oj, wesoło było. Teraz byłem jakieś 10 lat temu tam właśnie w Szczecinie. To już nie ma tej strzelnicy, nie ma tych taksówkarzy, nie ma nic praktycznie. Pobudowali centra handlowe. Na świniarni to już wam nie muszę opowiadać. Straży pożarnej też mnie wzięli, ale też się nie nadawałem. Oj, ile ja tam w tym wojsku prze... Ale powiem wam jedną rzecz. Ale bardzo lubiłem za karę pododdział alarmowy, bo był pododdział alarmowy
Pozdrawiam Dom Panica. Był pododdział alarmowy stworzony z tych takich podpadzioch, nie? I bardzo lubiłem pododdział alarmowy. To było 15 km w jedną i w drugą stronę, w pełnym oporządzeniu. I bardzo lubiłem. Ja w ogóle zajmowałem się sportem od dzieciństwa, więc tutaj akurat ten pododdział alarmowy to mi najbardziej pasował, bo się wychodziło z jednostki i pamiętam, szło się do Tanowa, taka miejscowość Tanowo, szło się lasem, a później wracało się przez strzelnicę BWP-ów na, już zapomniałem jak się to nazywa, strzelnica BWP-ów zaraz za jeziorem głębokim. To był pododdział alarmowy. To akurat lubiłem, bo to wpływało na moją kondycję dobrą. Takie właśnie wymarsze alarmowe. Krzekowo to była tutaj zaraz blisko, ale Krzekowo, pas taktyczny był. No wspaniały, nie może być inny. Był pas taktyczny, tak. Może i Krzekowo, ale tutaj, a ta strzelnica tu przy jednostce to chyba była Krzekowo. Najbardziej nie lubiłem rozładowywania koksu, bo trzeba było rozładowywać koks na stacji w Szczecin Turzyn chyba. No tam musieliśmy golić nogi, nie. No, Hasan was tam zaprasza na kurwidołek. Kasia chyba zwołała zebranie na kurwidołku. Będziecie omawiać. Idźcie, frekwencja musi być. Sławek wam tam rozkazy wyda. Plutonowa Katarzyna odczyta rozkazy na dzień dzisiejszy, rozkazy na 1 października wykonać do zadań wymarsz, odmarsz do zadań. To jest mój kanał, który ona ukradła. Ukradła kanał, który nie należy do niej, bo zmieniała hasła do tego kanału. Powinna się wstydzić za to. No nic nie widać, bo po pierwsze to mam taki temat, że wiesz, tu już widzisz, już przyszli z Discordu, to po co mam im tam, wiecie, po co mam im tam robić dodatkowe atrakcje. Nie wiem jakie plany, właśnie jeszcze muszę uzgodnić z moim synem, co będziemy robić. Także nie wiem jakie plany. No byłoby bardzo dużo wspólnych live'ów, byłoby fajnie, a teraz jest jak jest, no, nie mam na to wpływu. Rzeczy, tak, masz rację. O, tam jest jeszcze do tej pory strzelnica BWP-ów. I tam żeśmy na ścieżce zawsze nad nami pociski latały, jak BWP-y strzelały, a tam było najbezpieczniejsze miejsce, bo tam nikt nie zaglądał. A więc na tej całej ścieżce, gdzie pocisk leciał, to my żeśmy sobie tam siedzieli. Bez rzeczy. O, tak. Kurde, jak to dawno było, zobaczcie, no. Mały poligon, to był pas taktyczny, tak. Pas taktyczny. Tam już teraz to zabudowane całe osiedla powstały, tych domków jednorodzinnych. Pamiętam tam minister obrony narodowej Siwicki, jak przyjeżdżał, to całą łąkę żeśmy kobiecie
wykopali szpadlami i wyłożyli lotnisko dla helikoptera. Baba rano z krową przychodzi, a tam pola nie ma, łąki nie ma, pole zostało samo. No takie były czasy. Bez rzeczy. O, jak fajnie, że mi przypomniałeś. Dawaj, dawaj! Nie siadaj mi. A, węgiel, węgiel, węgiel. Ludzie, węgiel przyjechał. Na Łukasińskiego stare ruskie koszary jest Eurokorpus, więc strzelnicę jeszcze cały czas pas nie wiem. Może kiedyś pojadę, trochę za daleko do tego Szczecina, ale na Łukasińskiego wiem, gdzie to jest. Ku Słońcu był, pamiętam, batalion czołgów. Tam żeśmy też często jeździli na Ku Słońcu. Tadej! A, to nie, bo to za tatka się ktoś podszywa. To tu tatka zaraz wyrzucimy. Bo już go miałem jechać. O kurwa. A ja cię. Osiedle i wielkie sklepy i centra. O właśnie. Widzisz. Pozmieniało się. A tor kolarski koło jednostki jeszcze jest. Pamiętam ten tor. Tam na tym torze to się działo. Będzie funkcjonował, nie martw się nic, na pewno będzie funkcjonował, może w trochę innej formule, ale będzie funkcjonował. Witam, Paty, Patka. No, wiesz, to ja wiem, że nie macie co oglądać. Oczywiście, że wiem, ale... Ale wiesz, ja też się już wypaliłem, to już nie są te czasy jak dawniej, no. Ja się zestarzałem, to już 7 lat w tym internecie prawie. Nie dygaj, nie będzie tak źle. Niech ci łodyga nie dryga. No, bocian dodawał oczywiście. No, było wesoło. Nic bociana nie zastąpi, niestety. Baczewski, tak.
Tak, będziecie mnie oglądać. To już, już dobra, już nie składać mi tu proszę takich deklaracji. Byście mogli, to byście mnie w łyżce wody utopili. Ty pasztyt, ja cię znam. Ja wiem, kto cię tu przysłał na prześpiegi. Gadać to każdy potrafi. Wszyscy jesteście dobrzy. Ja już się na te plewy złapać nie dam. Ja się na te plewy nie dam złapać. O! Strzała! Jest, Daniel, to ty? Daniel, co ty słuchasz? Co ty mi tutaj będziesz cukrował? Ty się o mnie w sposób niekulturalny wypowiadasz, szupiotka. Ty, Daniel, ty, co ty masz, dwubiegunówę? Twojej też już nie. O właśnie. No co niekulturalny, no co niekulturalny, no. Przestań bądź parobkiem, być parobkiem Berlina. Zdejmij ten niebieski mundurek, bo to ci chwały nie przynosi. A raczej jakąś odpowiedzialność zbiorową, której prędzej czy później trzeba będzie stawić czoło. Widzisz, że pani wielka już nie występuje. Wystawiła was na pierwszy ogień. Jak coś to powie, to nie ja, to Daniel Strzała. Ja tam mnie nie było. Daniel, ale ty jesteś. Przecież jak Berlin nie zatwierdzi, to żeby ci sam papież dał, to jest nieważne, no. Kurde, ty, słuchaj, ja mam screeny. Daniel, ty jeszcze młody jesteś chłopak. Ja mam screeny, jak berliniara rozdawała zadania moderatorom. Ja mam informatorów, którzy mi donosili. Jak zadania. Ty nie dostawałeś zadania czasami, żebyś, bo ubliżałeś mi tak, bo mnie nie lubisz, czy ci kazano. Ona brała za to pieniądze, a wy za darmo żeście to robili. Pamiętasz taką Renatę Jordan? Jak Piotrek ją zrobił, a Kasiula wyrzuciła? Pamiętasz? Teraz znowu jest Renatka i tam się wdzięczy. Pamiętasz tą kobietę? Jaka była afera? A pamiętasz białego proszka? Jak berliniara wyrzuciła chłopaka? Nie, no ty, Daniel, nigdy. Człowieku, odbij, póki jeszcze masz czas. Bo się gówno wyleje, to ona was wszystkich obciąży. Ewa May, dałaś się wciągnąć moderatora zarządzającego. Zrezygnuj z tego, odbij stamtąd, bo cię chcą cię włożyć, bo masz wpływ na kanał. Moderator zarządzający odpowiada za wszystko. Gdzie zginęła wasza Katarzyna? Dlaczego się nie pokazuje na lajtach? Czemu nie moderuje? No, odpowiedzcie sobie. Nie dajcie się wkręcić w to bagno całe.
Ja mam screeny z pani zarządzającej, z pani menadżerki z Berlina, jak w niebieskim mundurku nawoływała do tego, żeby mnie stalkować. Jak sama stalkowała, jak ubliżała mi i tak dalej. Ja mam screeny. Tak właśnie zachowywała się pani Katarzyna, wielka moderatorka. A teraz uciekła pod kamień. Nawet wstydzi się swojego nazwiska na swoim kanale. Taka dobra kobieta, nie? Czemu nie ma już teraz kanału, tylko nazwisko zniknęło? Czemu zniknęło z Piotrka and Kasia? Żeby nie powiązać, ona się zachowuje jak małe dziecko. Myśli, że jak zamknie oczy, to ich nie będzie widać. Idźcie tam na ten Discord, Katarzyna wzywa. Zebranie jest. Trzeba ustalić, jak Barneya uciszyć, bo za dużo szczeka. Czy obudzić Szefito, jak Godzillę budzili? Obudźcie Szefito. Zrzućcie na głos te wasze niepowodzenia. Niech głos wam będzie mówił. Zrzućcie to. Ja nigdzie nie będę zeznawał. Nie trzeba zeznawać. A, może mnie nawet pobić. No też możliwe. Nie zaprzeczam. Takie mądre głowy tam są. Tak kombinują. Na wszystkie strony. Ja wiem, że będą mnie chcieli uciszyć. Już dzisiaj rano była narada. Z Piotrkiem na Discordzie. Ja wszystko widzę, co się dzieje. Już pani zaczęła działać. Oczywiście, tam jest, słuchajcie, ten kurwidołek cały, to są haki na wszystkich. Jeden na drugiego zbierał haki. Ja wam kiedyś opublikuję maila, jakiego dostałem od byłego moderatora, jakie miał zadania do wykonania. Siedziała pani z Berlina i rozdawała zadania moderatorom. Co komu ma zrobić i jak kogo traktować. I to się nie ukrywali. Wcale się nie ukrywali. Streamy na razie nie są usunięte. Wszystkie streamy są. Muszę zreorganizować sobie kanał. W związku z zarabianiem. Wszystko musi być tak jak trzeba. No właśnie, Dawid, ty wiesz od kogo. Spotkamy się, to ci parę historii opowiem. To ci rower ze ściany spadnie. To nie jest żaden uchwyt, po prostu rzuciłem ten telefon za chwilę. Za chwilę i tak kończymy, bo już jestem prawie u celu. Spotkamy się za jakieś 2-3 godziny, bo chyba pojadę do tego Krakowa jednak. Była dobrze zorganizowana grupa przestępcza, bo to są przestępcy. Przestępcy.
posuwają się do różnych metod. No właśnie nie wiem, co z tym lajtem urodzinowym, bo wybieramy się z Karolem za granicę. Tylko nie wiem, jak będzie działała ta zagraniczna transmisja. Musiałbym zapytać Meksykana. On tam się bardziej na tym zna. Bo przecież on robi lajty z zagranicy, to się bardziej na tym zna. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Jedziemy na Litwę. Jedziemy do Wilna. Do Bułgarii, do Jugosławii. O kurde. Nie wyspałem się dzisiaj. Dzisiaj wiozę 5 ton koksu. Właśnie on obcykany na Litwie. Ja też obcykany, bo byłem kilka razy, to pojedziemy do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dobra, dziękuję wam serdecznie, słuchajcie, elegancko. Ja już tutaj będę za chwilę już na miejscu. Także dziękuję serdecznie za to. Zaraz tylko zjadę i się z wami ładnie pożegnam. Także czekajcie, dzisiaj miał być lajt z Piotrkiem, ale najprawdopodobniej nie będzie, bo Piotrek chyba niestety skrewił, jak zawsze. Ja mówię, ja wyciągam do niego rękę, żeby mu pomóc i pozbawić go tej opieki całej, żeby chłopak mógł spokojnie żyć. I teraz jest ruch po jego stronie. Odbanuję. Dziękuję serdecznie.